Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat rzeczy oczywistej, rzeczy chyba najważniejszej w kwestiach ogólnie spełnionego życia i rzeczy cholernie trudnej, bo wydaje się być, wydaje się zaprzeczać w ogóle logice. Zapraszam. Moi drodzy, Oczywiście na początku zachęcam do łapkowania, komentowania, udostępniania tych materiałów. Tak byśmy docierali do jak największej ilości osób. I jeżeli dodatkowo masz ochotę wesprzeć moją pracę, to w opisie filmu jest info. Jak możesz mi pomóc, za wszelką pomoc bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam również na grupę na Discorda. Zapraszam na warsztaty, bo dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy. Także tyle. Kochani, dzisiejszym tematem jest temat akceptacji. Hmm, akceptacja jest pierwszym krokiem do wyzdrowienia. Gdzieś takie zdanie usłyszałem i chciałem na ten temat nagrać klina. Rzecz w tym, że jest to tak rozległe, tak szerokie, że mówię: Hej, nie ma sensu, trzeba się temu trochę bardziej przyjrzeć, bardziej nad tym pochylić. I akceptacja. Jest pierwszym krokiem do takich dużych zmian, jakichkolwiek. I teraz to jest właśnie ten paradoks. Jak mogę zmienić coś, co akceptuję. Bo często my rozumiemy, że akceptacja równa się no, zadowolenie z tego, co jest, przyjmowanie tego, co jest, trwanie w tym, co jest. Więc, no jak akceptacja może być pierwszym krokiem do zmiany? No właśnie, to jest ten paradoks, bo należy na to wszystko patrzeć w takim kluczu: akceptacja, edukacja, działanie. I teraz nie ma siły, żebyśmy cokolwiek zrobili, zmienili, jeżeli nie zaakceptujemy. Ja postaram się tak w miarę krótko, sensownie, treściwie ten film nagrać. Yy... Żeby on był taki, wiecie, no konkretny. Może ciut dłuższy od klina, ale pewnie nie dużo. Ale żeby bardziej nad tym pomedytować trochę, nie? Żeby nad tym bardziej zostać. Żeby mm, nie obs nie, to, żeby to nie było po prostu, wiesz, kolejne takie słuchowisko. No i dobra, fajnie dla rozrywki, do śniadania, do kotleta z ogarnięte. Nie, chciałbym, żebyśmy trochę z tym zostali. Z takim zdaniem, przynajmniej dzisiaj, że akceptacja jest pierwszym krokiem do zmiany. I teraz zobaczcie. Taki czynny alkoholik. Zacznijmy od tego tematu. Przecież mówi się, że pierwszym krokiem AA jest uznanie bezsilności wobec alkoholu, czyli jest to pewna forma akceptacji. Terapia sama w sobie jest też tak skonstruowana, że w pierwszej kolejności jakby potrzebujemy zobaczyć, że my zawsze musimy tą naszą chorobę zaakceptować i wtedy możemy z nią działać. Nie ma innej drogi, tak? Zobacz, alkoholik uznaje bezsilność wobec alkoholu, czyli przyjmuje fakt, że nie potrafi pić normalnie. Akceptuje to, że za każdym razem po prostu, wiesz, zalewa pałę i kończy się to wszystko tak jak zwykle. Nie ma innej drogi. Dopóki będziesz miał w sobie taką myśl, kurde, no może tym razem się uda, może teraz się nie nachlam, może teraz będzie inaczej. Dopóki będziesz miał taką myśl, to jest kwestia czasu, po prostu znowu zachlasz bo to się skończy tak samo jak zwykle. Po prostu i to spójrz na własne doświadczenie, spójrz na doświadczenie innych alkoholików. Tym razem myślał, że będzie kontrolował picie, a nie był w stanie skontrolować nawet ilości alkoholu, którą sobie odłożył na zapas, bo wiecznie było za mało. Po prostu. Nawet tego się nie potrafi kontrolować. Więc nie rozmawiajmy na temat picia. Pierwszym krokiem yy, do tego, żeby przestać pić, jest zaakceptować fakt, że nie potrafię przestać pić. I wtedy co robisz dalej? No dobra, nie potrafię przestać pić, no to mam dwa wyjścia. Albo po prostu chlać dalej i się zachlać w końcu, albo nie wiadomo jeszcze co, przed, tym, przed śmiercią. Albo po prostu zacząć edukować. Dobra, no to jeżeli wiem, że to się skończy jak zwykle, to co mogę zrobić, żeby jednak coś tym razem wyszło inaczej? Zaczynasz edukować, później tą zmianę wprowadzasz już w życie. Żebyśmy mieli w jednym z niedawnych filmów trochę na ten temat w jakiej kolejności to wszystko idzie ale zawsze tutaj w kwestii tego wszystkiego jest najważniejsza akceptacja teraz zobacz jakakolwiek inna choroba jakiś schorzeń nie wiem no masz podejrzenie widzisz załóżmy że na cerze coś się pojawia tak albo zaczyna się wiesz gdzieś cię tu boli coś tego i teraz zobacz w pierwszej kolejności na ogół robimy tak, że nie wiem, szukamy w wujku Google, że mam takie objawy, co to może być. Nie? Bardzo często gdzieś takich diagnoz sobie sami dokonujemy. I teraz zobacz, zanim zaczniesz działać, edukować się, to znowu w pewnym momencie akceptujesz ten ból. Hej, kurde, no coś nie gra. Coś tam się we mnie pojawiło, coś chyba trzeba z tym zrobić. No to ej, no dobra, akceptuję to. Szukam odpowiedzi. Widzisz, że na przykład. Może to być jakaś dość niebezpieczna choroba. I co myślisz, a pieprze tam, kuźwa, głupoty gadają w tych internetach, nie? Olewasz temat lub akceptujesz, kurde, może pójdę lepiej jednak się zbadać, sprawdzić trochę dalej, nie? Wiesz. Czyli znowu, do wyzdrowienia pierwszym krokiem jest akceptacja. I nie ma siły, żebyśmy wyzdrowieli z jakiejkolwiek choroby, jeżeli jej nie zaakceptujemy. Przecież jeżeli pójdziesz do lekarza, i nie powiesz mu gdzie i co cię boli, no to jak masz wyzdrowieć? A w momencie, kiedy my mówimy innym ludziom, co nam jest, to akceptujemy to, bo to przyjmujemy po prostu, tak? Nie wstydzimy się tego, nie zakopujemy tego podziemia. U psychologa, u terapeuty, u psychiatry jest dokładnie tak samo przecież. Akceptuje to, że sobie w życiu w pewnych kwestiach kompletnie nie radzę i dlatego chcę się edukować i szukać pomocy, zmieniać to. Znowu jest ta akceptacja zawsze pierwszym krokiem do do wyzdrowienia, no. Nie ma innej siły. Do tej pory było w miarę łatwo. Ale teraz weźmy związki. Żyjemy w różnych związkach, małżeńskich, partnerskich, wszystko jedno. I teraz pojawia się jakiś kryzys, nie? Gdzieś żeśmy się z czymś nie dogadali albo z czymś się trochę bardziej nie dogadujemy. No to teraz co? Żeby cokolwiek zrobić, zmienić, no to wyzdrowieć przede wszystkim. No to musimy najpierw sytuację zaakceptować. I tu pojawiały się na przykład, jeżeli chodzi o uzależnienie i współuzależnienie, często dwie skrajności. Kiedyś było tak, że no pije, ja nie mówię, ale ogólnie co do zasady, bo też mniejsza świadomość była, trochę inna kultura, taka nasza i w ogóle. Ale no pije, ale nie pije. Nosi wypłata, nie źle, dobra, to niech już tam pije. Nie? Jaki chłop nie wypije, jaki majster nie wypije. Tak. Można było mówić, czyli jakby nie akceptuje tego w sensie, no, bo myślę, że akceptuje, no ale akceptujesz, godzisz się na coś, czego nie chcesz. Ne? No, to tak nie do końca działa, prawda? No nie będzie zmiany na lepsze na coś innego. I w tą stronę się ucieka. Albo wtedy w drugą stronę, po prostu chlasz, to wypierdzielaj, ne? nie chcecie znać w ogóle. Koniec kropka. Wiesz o co chodzi. I można w drugą stronę iść, bo. Wiesz, ale potem tak, budzisz się w drugim, trzecim, czwartym związku i nagle się okazuje, że co, właściwie często na podobnych facetów się trafia, nie? Wiesz. A w momencie, kiedy zaakceptujesz, dobra, facet pije, czym jest alkoholizm, jak pomóc alkoholikowi, mierzysz się z tym, przyjmujesz tą trudną wiadomość do siebie, że hej, może warto poszukać rozwiązania. Czyli prawdziwa akceptacja to jest przyjęcie do świadomości nawet najgorszych, najtrudniejszych odpowiedzi. Ne? Weźmy, zobaczmy, jak jest z ludźmi. Masz toksyczne towarzystwo w domu, nie wiem, w y, pracy, czy gdzieś tam w jakimś takim najbliższym sąsiedztwie, czy wśród najbliższych przyjaciół. Masz y, przyjaciół w cudzysłowie, jeżeli ktoś nie ogląda, tylko słucha. Y, masz toksyczne środowisko. I Teraz, żebyś mógł cokolwiek zmienić i nie wejść z deszczu pod rynne, nie zrobić czegoś głupiego później, czyli generalnie zmienić na plus, żeby był progre, progres w tej kwestii, to w pierwszym momencie trzeba to zaakceptować. Zauważ, często jest tak, że ktoś, może kiedyś tak było, że ktoś mówi, ty wiesz to, bo ten twój facet to on chla. On się zachowuje jak skończony burak, czy coś. Ba, 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 nie przestań, on nie pije. Wiesz, takie typowe ukrywanie przez osoby współuzależnione to, że jej facet chla. To nie jest akceptacja, nie? to jest ukrywanie problemu, bo zaakceptowanie to jest przyjęcie tej trudnej wiadomości. No, kurde, facet, chlano, też nie będę go ukrywać, no nie ma sensu po prostu, wiesz, bo się nic nie zmieni, nie, nie, nie wydarzy. Przyjmujesz tą trudną wiadomość, nie? bo często jest tak, że my nie chcemy przyjąć do wiadomości, że otaczamy się toksycznym środowiskiem, bo podświadomie wiemy, że my mamy wpływ na to, że my byśmy mogli to środowisko zmienić, a nie możemy, bo jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni, współuzależnieni. Czasami materialnie no różnie jest, tak? Czasami przez jakieś dziwne układy, yy, czy czasami zwyczajnie brakuje nam pewności siebie, yy, wolimy być zbylekim niż samemu, wiesz? No, masa różnych czynników może na to wpłynąć, ale efekt jest taki, że my po prostu nie przyjmujemy do wiadomości, że coś jest nie tak z naszym to, towarzystwem. I w sytuacji, kiedy my przyjmiemy to, zaakceptujemy, dobra, mieszkam w gnieździe, żmij. Po prostu, nie? Jestem w czarnej dupie. Jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, to sobie wiesz, jest szansa, kurde, ej, no, może warto coś zrobić, zmienić. I znowu zobacz, pojawia się akceptacja. Akceptuję to, że w tej chwili jestem po prostu w głębokiej czarnej. I teraz pytanie: chcesz to zmienić, czy chcesz w tym dalej tkwić? Wiesz o co chodzi? I w tym kierunku należy myśleć, jeżeli chodzi o ludzi. Załóżmy jeszcze na przykład, nie wiem, no. Yy, finanse. Yy, finanse. Jeżeli nie zaakceptujemy sytuacji, że na przykład, bo dzisiaj nawet na warsztatach trochę żeśmy na ten temat rozmawiali, że często są ludzie, którzy yy, wygrają w jakiegoś totolotka czy coś i poszalają, pochulają, a po chwili jest po prostu tragedia i porażka, albo ktoś jakiś spadek otrzymał czy coś. Myślę, że każdy z was zna jakieś takie historie, że. Yy, są takie momenty, że kurde, wow, ktoś poszedł, wygrał, a potem albo otrzymał coś i się rozwaliło wszystko. Nie? Wiesz, a jak ktoś ciężkimi krokami do wszystkiego doszedł, to wtedy jakby łatwiej to utrzymać. W dużej mierze jest to, że z finansami jest trochę jak z Tego się trzeba zwyczajnie nauczyć. I nie ma szans na to, żeby cokolwiek w swoich finansach zmienić, jeżeli ja się nie nauczę inaczej zarabiać, być może więcej, albo nie nauczę się inaczej wydawać. Częściej to, po prostu mniej, tak? Wiesz. I w momencie, kiedy ja zaakceptuję fakt, że nie mam pieniędzy, nie dlatego, że polityka, że inflacja, że kryzys, że to, że tamto, oczywiście to wszystko ma też wpływ, ale jeżeli jednak w pierwszej kolejności wezmę na klatę, kuźwa, mogą być sytuacje, że po prostu coś się wydarzyło i nie mam tej kasy, ale jeżeli mam od kilkunastu lat romans z biedą, no to może jednak, kurde, coś ze mną jest nie tak. Może... Ja nie potrafię, yy, wiesz, yy, wydawać pieniędzy. I w sytuacji, kiedy to zaakceptujesz, tą wiadomość straszną, że to, kurde, no masz ciężko w dużej mierze, bo ty czegoś nie potrafisz, coś robisz nie tak. Jeżeli to zaakceptujesz, dopiero wtedy jest szansa, żeby to zmienić. Bo inaczej to jest odwracanie głowy, chowanie głowy w piasek i tak dalej, ne? A jak najprościej sprawdzić, kiedy akceptujemy, czy nie akceptujemy? Właśnie to, że na różne sposoby uciekamy od trudnych tematów. Poprzez używki, poprzez głośną muzykę, poprzez gadanie w kółko o czymś, poprzez rozwój osobisty, rozwój duchowy też oczywiście, bo w kółko ciśniemy, wiesz, i uciekamy od swoich różnych deficytów, swoich trudności. Ne? A tymczasem akceptacja naprawdę jest kluczem do wyzdrowienia. I dlaczego to jest takie trudne? Bo nam czasami ciężko przyjąć kryzys przyjąć nam do wiadomości i informację, że ten czy inny kryzys jest z naszego powodu, że znaleźliśmy się w takim czy innym miejscu z własnej winy. Bardzo często nieświadomie. I to jest ogromny plus, wiesz, bo yy, większość z nas popełnia błędy w sposób nieświadomy. No, rzadko ktoś w sposób świadomy pcha się w maliny. No to jest oczywiste, prawda? Więc tu da, trzeba dać sobie prawo do tego, że hej, gdybym kurde na ten czas wiedział, że można inaczej, to bym inaczej zrobił, nie? Wiesz, tak sobie myślę, yy, czasami mamy coś takiego, ja bym chciał mieć ten rozum i 20 lat, nie? No, tylko, że masz ten rozum dzięki tym latom, które minęły od tej dwudziestki. Wiesz, o co chodzi. I zapewniam Cię, że gdybyś wiedział, że można żyć inaczej, najpewniej byś żył, bo nikt z nas nie chce w sposób świadomy pchać się w pokrzyby. no to jest oczywiste. I kochani, bardzo Was proszę, żebyście zostali dzisiaj, no i nie tylko dzisiaj, z taką myślą, że akceptacja jest kluczem do wyzdrowienia. Zastanówcie się nad swoimi różnymi trudnościami, problemami, sprawami do rozwiązania, przede wszystkim bardziej. I pomyślcie o tym, że hej, może najpierw trzeba zaakceptować, że jestem w takim ży momencie życia, w takiej chwili, w takiej sytuacji. I dopiero jeżeli to zaakceptujemy, a to znaczy sami przyjmiemy do świadomości, że tak jest, sami komuś o tym powiemy, hej, akceptuję, że sobie z tym nie radzę, Dlatego proszę Cię o pomoc. Po prostu. Bo takie wiecie, zosia samosia, że ja psychologa, psychiatry nie potrzebuję. To nie jest nic innego, jak brak akceptacji na to, że Ty sobie z czymś nie radzisz. Bo uważasz, że Ty z wszystkim sobie samemu musisz poradzić. No to jest niemożliwe. Absolutnie nie. Spójrzcie kochani na to. Dajcie mi znać w komentarzach proszę Was, jak u Was to jest z akceptacją? Czy udaje Wam się akceptować wszystko, czy tak nie do końca i w ogóle, nie? Jak to widzicie? Ja Wam życzę bardzo dobrego dzionka. Na koniec oczywiście jeszcze raz zachęcam do łapkowania, udostępniania tych materiałów. Ja ma się czego wstydzić. To nie są materiały wyłącznie dla osób uzależnionych. Zresztą sami widzicie po tematyce, że częściej gadam o rzeczach takich życiowych, rozwojowych, czasami filozoficznych, czasami trochę religijnych. Yy... A o samym uzależnieniu wcale nie tak dużo. I tyle. Dlatego nie ma się czego wstydzić. Akceptujemy i działamy. Dajcie znać w komentarzach, jak wam idzie akceptacja, co Wam najtrudniej zaakceptować. Teraz, może kiedyś? I tyle. A ja Wam życzę dobrego dzionka, pogody w serduchu, dużo akceptacji na życie, bo to jest klucz do wyjścia. I tyle. Cześć. thank you